Wszystko tutaj mam. W drugiej to samo. Tutaj podtrzymuję, a kciukiem masuję bardzo wygodnie kręgosłup. Zobaczcie, podpórka, jak palce wyciągam jakby palec, czyli receptor tutaj częściowy ucha. Teraz idę do przodu kciukiem, zobaczcie, czyli to robię tą podkówkę i drugą. I przechodzę płynnie tak, tak i z powrotem, czyli ten ruch i ten ruch, i ten ruch. Czyli bardzo wygodna jest duża, bo mam tutaj takie zaparcie, jakby tu i to tu podparcie, zablokowanie, o. Wszystko wychodzi dobrze. Pod uchę mogę tu rozmasować jak chcę, tu grzbiet jak chcę, zobaczcie. O. Proszę dać mi 11 palec teraz i na chwilę. Masaż stóp w pozycji leżąc. Proszę bardzo, to jest jeden. Zobaczcie, jaka wygoda jest. Stojąc czy leżąc. Jest na poduszce, zobaczcie. Tylko bawię się dosłownie, bez wysiłku. Kręgi szyjne. Czułaś coś? Piersiowe. Zobaczcie, odwrotnie biorę. O. Tą stronę pracuje uszy i oczy. O. Czyli perfekcyjna pozycja. Ja jestem jeszcze bardziej odprężony, a tym bardziej ta osoba masowana. Bo ona ma mieć ten luksus, ale ja mam luksus całej pracy, nie? Mogę stać, też wygodnie jest, albo jeszcze wygodniej siedzieć. I wszędzie mam dojście. Pod spód też tu mam dojście, o. Na grzbiet. Jestem tutaj w tych dołkach. Teraz przekręcam tylko, kwestia przekręcenia dłoni, rozluźnić się proszę, o, układ limfatyczny. Tylko to odwrotnie się robi, no tak jak w lustrze. Druga strona to samo, zobaczcie. Układ limfatyczny, dołki limfatyczne, grzbiet, stopy, gdzie znajdują się klatka piersiowa, piersi, przepona. Naprostowywanie palców w tym w swoim kierunku, tak jakby. O. Nadciąganie. Takie lekkie takie nadciąganie, tak. Teraz mam tutaj piętę, zobaczcie. Jestem w receptorze kolana i jednocześnie pęcherza. O, łydki częściowo mogę masować, bawiąc się dosłownie. O. Sięgnę Achillesa, widzicie? A teraz staję z tej strony, bo będzie mi wygodniej, tylko tam przejdę tam dalej, żebyście widzieli wszyscy. Zobaczcie, jak fajnie rozluźniam łydkę. O. Ustawiam się z tej strony. O. Przytrzymuję palcem piętą. O. Rozluźniam łydkę. Teraz nie zasłonię jej to podłoż. Przy żylakach mogę tak, przy jakim normalnym rozluźnieniu. O. Tym sposobem, sam właściwie ułożony, mimo że lekko skręcony, ale wygodna pozycja. Tu się lekko podpieram, już czasy nie męczę się w tej pozycji, mógłbym stać godzinę. O, i tutaj na palce. Wszystko tu jest. Tak samo, nie? Czyli rysuje mi się w tej pozycji. Idealna. O, jakbym chciał masować, akupresurować łydkę. O. Zabolało? Nie. Bardzo. Sami widzicie, że jest wygodna pozycja. Okrepywanie, bo musi być takie lekkie. Nie? Bolało? Tak. Tak? Tak. Masowizm to już jest. Słucham? Już masowizm. Nie, no to nie boli. Jak ona tu boli na to? Bo to jest jeden z chwytów masażu, oklepywanie. Takie oklepywanie? No. O. Poślaki. Teraz zobaczcie, pod spodem mam, bo to jak się tak uderzy, bo to nie jest uderzenie, tylko to jest takie... Klapnięcie. To jest tak z miłości taką. To nie powinno być. Ja nie wiedzieć, że to z miłości. Zobaczcie, tutaj podtrzymuję rękę, a kciuki na poduszce, zobaczcie jak rozluźniają fajnie. O. Nad garstkami pracuję. Teraz kantami pracuję. O. Piętę obmasowuję. I bardzo dobra pozycja. Wróćcie sobie parę przećwiczyć. No,